Witajcie. Kamponotus rufoglaucus feae. Ostatnio widzieliśmy samotną królową z niewielką liczbą potomstwa. Tutaj królowa wychowała sobie w sposób klasztorny jedną robotnicę do pomocy. Mamy kilkanaście poczwarek, są jajka. Super rozwój. Popatrzcie na czystość waty. Mrówka, która została przeniesiona tutaj dobre 6 tygodni temu, nie zanieczyściła wraz z tą robotnicą dostępu do wody. Także całkowicie bezstresowo, bez zbędnych tutaj ingerencji w środowisko mrówek kolonia nam się tutaj rozwija. Na pewno przy następnym update'cie gatunku już na pewno liczba mrówek ulegnie zwiększeniu i nasza kolonia troszeczkę tutaj ruszy z kopyta, że tak powiem. Również syrop daktylowy, również świerszcze i kolonia stabilnie nam tutaj w temperaturze również 26-27 stopni się rozwija. Myślę, że nie będziemy skupiać więcej czasu i uwagi na tym gatunku. Jeżeli tylko coś istotnego pojawi się w jej rozwoju, myślę, że do niej wrócimy. Póki co, pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.